Mój dzień miał być taki. A okazało się, że będzie tak. Obudziłam się pełna energii. Niedługo będzie świt. Schodziło słońce. Rozmarzyłam się w kąpieli. Kto dzwoni? Po schodach biegały dzieci sąsiadów. Należała mi się kawa. Włączyłam dziennik. Był bez sensu. Drugi nie był lepszy. A może program publicystyczny? Wreszcie właściwy dziennik. Wyobrażałam sobie, że on na mnie czeka, że jest sam. Wskoczyłam do samochodu. Może nie jest sam. Dotarłam do parku.
tu się zwykle spotykamy. Przede mną roiło się miasto. Czekałam z pewną nadzieją. Dokąd mógł pójść? Powoli zachodziło słońce. Nad miastem zbierały się ptaki. Biegłabym ku niemu. Otaczała mnie mgła. Dostrzegłam czyjąś sylwetkę. Zło się zbliżało. Nie widziałam jego twarzy. Zaczęłam uciekać. Zbliżał się. Zaułki były jak labirynt. Patrzyłam, jak podchodzi. Nagle z mgły wyłonił się on, ten, którego wyczekiwałam. Wreszcie stało się to, na co czekałam cały dzień. Thank you.
rozpoczynała się kolejna noc snów. Była to prezentacja mojej muzyki. Nazywam się Dorota Dywańska.